Hej, dzisiaj szybkie DIY. Robimy coś nowego z czegoś starego. Nie wiem, jak wyglądają piwnice waszych rodziców, ale piwnica moich to istne szaleństwo. To istnieje jako kopalnia skarbów. Tam jest tyle wszystkiego, tyle przedmiotów. Nie wiadomo, czy potrzebne, czy niepotrzebne, czy są sprzed roku, czy sprzed 20 lat. I kiedy szuka się czegoś konkretnego, to nieoczekiwanie można znaleźć coś, co jednak się przyda. I moi drodzy, co ja takiego znalazłam? Stary, drewniany chlebak. No ja mam fajną formę, już rodzice go dawno nie używają. W środku nie wygląda za ciekawie, do tego był bardzo brudny, już go wyczyściłam. Można benzyną ekstrakcyjną, można jakimiś zwykłymi środkami po to, żeby cały ten 20-letni brud, kurz po prostu zniknął. Jest stary, nie nadaje się już na chlebak. Nie zachęcam mnie do tego, żeby trzymać tam pieczywo. Natomiast mam pomysł, żeby wykorzystać to na coś innego. Będzie to szafeczka postawiona na blacie w kuchni. Akurat mi takiej brakuje, więc idealnie. Oczywiście formy nie będę zmieniać. To jest szybkie odnowienie, szybkie wykorzystanie czegoś starego na coś nowego, czego będę potrzebować do tego odświeżenia. Chlebak już jest wyczyszczony. Można ewentualnie taką przestrzeń też potraktować papierem ściernym. Mam czarną emalię akrylową, bezwonną, więc można nią malować w domu. Mam też wałeczek i pędzelek. Pędzelek do tych trudniejszych miejsc, wałeczkiem mogę tutaj jechać po całości. Taka emalia bardzo szybko schnie i mam nadzieję, że będzie dobrze kryć. Nie wiem, czy jedno malowanie wystarczy, ale spróbujemy. Wcześniej była wstrząśnięta, już sobie ją otworzyłam. Zaczynamy! A, kuweta jeszcze, kuweta. Farba super kryje, więc myślę, że jednokrotne malowanie wystarczy. Gra. 20 minut. Tyle mi to dokładnie zajęło. I poza tym, że nie założyłam rękawiczek i się ubrudziłam, to wszystko poszło zgodnie z planem. Wygląda to według mnie fajnie. Teraz musi przeschnąć i zaraz pokażę Wam efekt końcowy. Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Was trochę zainspirowałam. Ja nie ukrywam, że mam ochotę skoczyć znowu do piwnicy rodziców. Może znajdę coś fajnego do przerobienia. A jeśli tak, na pewno Wam to pokażę. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobają tego typu filmiki. A poza tym oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, serduszka, dzwoneczki i subskrypcja, mówiłam. I do zobaczenia.